witam was w kolejnym odcinku z naszej rodzinki zastępczej. Mamy wtorek, 6 rano. Nasza rodzinka będzie właśnie wstawała do swoich obowiązków. Nieważne, co on tam traci. Tak, mamy też nowy dom. Tak jak zapowiadałam, że się wyprowadzimy, tak też się stało. Dom jest mniejszy, dużo mniejszy w porównaniu do tamtego. Ja go wyściągnęłam sobie z internetu i oczywiście urządziłam w środku. Nie cały, bo akurat dół był tak urządzony na niebiesko. Zmodyfikowałam tylko jadalnię, bo była za mała dla naszej rodzinki. No i na górze pomieniałam pokoje. Właśnie miałam też zmienić kanapę w salonie. Szybko, bo nie miałam za wiele czasu, a chciałam nagrać na niedzielę odcinek, bo ostatnio chyba nic nie było, więc chciałam po prostu to ogarnąć, a domek sobie oczywiście zmodyfikuje w międzyczasie, jak mnie najdzie ochota i będę miała czas. Ktoś mi tam już szaleje, bo słyszę. No, tak myślałam, że Franek tutaj, proszę bardzo, Franciszek, nasz drogi, świetnie się bawi w łopocie. Zrobię mu focie, może wrzucę na grupę. No dobra, to teraz trzeba ich ogarnąć. On się bawi, w sumie zostawię go. Odrobił lekcję? Pewnie nie. Założę się, że nie odrobił. Pewnie, że nie. On może się w ogóle do nich dostać, bo znowu tak leżymy jakoś... No chyba może. Powinien móc. Tak? Powinien leżeć? No. To chodź, Franciszek. Odrób lekcję. W ogóle nie zacząłeś? Nie, zacząłeś, dobra. Chociaż tyle, dobrze, że zaczął tę lekcję. Tak, Cyprian. Cyprianie, ty jesteś głodny, to na pewno. Ale najpierw to toaleta dla ciebie. Daniel, ty również, bo ja ich położyłam spać w ogóle bez kolacji, więc... Tak. Tobie też by się przydało siebie zrobić. Nie wiem, dokąd idziesz, ale pójdziesz tam, gdzie ja ci każę, żebyście zaraz tutaj mi... A, bo ty siedzisz na kibelku, sorki. A ty jeszcze potrzebujesz prysznica, dobra. Ty tam idziesz lekcję drabać, Wolfgang. Wolfgang, ty idziesz wyjąć z lodówki jedzenie. Tak, mamy trzypiętrowy dom, więc teraz będę skalać po tych piętrach jak głupia. Miałeś wziąć resztki, tak? A Natasza pójdzie do dziecka. I wszystko uzgodnione. Damy mu jeść najpierw. Mleczka nie można podać, bo niestety nie mamy tego złotego paska. A chciałam właśnie też uczyć małego Gabriela, więc trzeba będzie jakoś podnieść aspirację. I tak... on ma w sumie ten... Czekajcie, może zrobimy inaczej. Może zróbmy to inaczej. On niech przygotuje mleko mądrości, a Natasza niech weźmie jedzenie. Tak, Wolfgang ma dzisiaj do pracy. On ma do pracy na 9. A propos właśnie Beaty, to nie wiem, czy wiecie, ten, kto jest na grupie, na pewno wie, że seria biznesowa zostaje zawieszona. Zawieszona prawdopodobnie na zawsze. Chociaż to jest... dobra, sytuacja wygląda tak, że robiłam porządki z modami. I na ten czas w ogóle chciałam przeinstalować całą grę. I wyjęłam sobie moje save'y po prostu z gry na pulpit. I... no potem sprzątałam sobie mody i tak dalej. A jak potem z powrotem włożyłam save'y i weszłam do rozgrywki, chciałam wejść właśnie do Beaty, okazało się, że ją zapisałam na parceli publicznej. I było tak, że nie mogła ona z niej wrócić. Czekajcie sekundę, bo... Miał złoty pasek przed chwilą. Nieważne.
Beata nie mogła wrócić z tej parceli w żaden sposób, więc ja ją chciałam zresetować, co mi też nie pomogło. I za którymś razem, jak próbowałam zresetować, po prostu kliknęłam delete, wiecie. Jak jest opcja zresetowania, jest opcja właśnie usunięcia sima i coś tam jeszcze, anulowania, czy coś takiego. No i niestety, usunęłam Beatę, to mi się zapisało i teraz jej po prostu nie ma. Ona niby jest gdzieś w simowym świecie, ale nie mogę nic z nią zrobić. Po prostu nic. Ja ją zapraszam inną rodziną, na przykład na parcelę, ona przychodzi normalnie, ale nie mogę jej dodać do rodziny, nie, Albin nie może wziąć z nią ślubu, nic nie można z nią zrobić. Nawet jak ją kodem dodaję do rodziny, to ona i tak nie działa poprawnie, więc po prostu nie mam już pomysłu. Próbowałam wszystkiego, próbowałam ją nawet zabić, żeby ją potem strzelić, ale się to nie udało, więc nie wiem, jeśli macie jakiś pomysł, jak można odzyskać usuniętego Sima, który jest niby gdzieś w świecie, ale tak naprawdę go nie ma, no to czekam na wasze propozycje. Bo ja już nie mam pomysłów. Próbowałam naprawdę wszystko. Aha, w ogóle chodzi głodny do pracy. No cóż, zdarza się. Myślałam, że dzieci odwiezie, ale zapomniałam, że dzieci jednak tatuś nie odwiezie, bo... niestety. No to trudno wsiadać do autobusu, bo będziecie szły zaraz z buta. No i cóż, wracamy do rozgrywki. Beata niestety... zniknęła z naszego życia. Jest mi bardzo przykro, bo tak daleko nią zaszłam i nie wyobrażam sobie prowadzić tej serii dalej jakimś innym simem, więc... no nie wiem... co dalej będzie. On się zaraz zleje. Nie zdążę mu chyba pomóc. No jaka cisza, jak wszyscy poszli do roboty. I do pracy. No on się nie zdąży załatwić, więc... zaraz go przebierzemy i będziemy uczyć. No, tak myślałam. Potem mu zmień pieluchę. W ogóle mieliśmy pokojówkę i chyba znowu jej nie ma, bo jak się przeprowadzamy, to nie ma. Ojej. Wiesz co, weź też wróć do pokoju tego choracego, bo on tam w tej kuchni na podłodze leży. Biedny. No jak widzicie, nasz Gabryś ma już normalne ciemne włosy. Był blondynem, ale... blondynem z rudymi brwiami, ale mu zmieniłam już. Co ci nie pasuje nagle? Przecież Wolfgang normalnie tutaj przebierał Sima. Nie rozumiem, noż. Weź mu zmień te pieluchy. Boże drogi. No zaczekaj, bo twoja matka jest nieogarnięta jak zwykle. Odstręcza cię, no to zmienił te pieluchy brudne. Zmień pieluchy Gabrielowi. Gabriel, zostaw te głupie klocki. Widzicie, oni już zaczynają mnie denerwować. Już się zaczyna. No on już jest zmęczony, Boże drogi. Dobra, niech idzie spać. Najwyżej go nie nauczymy wszystkiego, no cóż. Tak to już jest. I zadzwoń po tą pokojówkę, bo ja nie będę sprzątać ciągle tego bajznu. A tamten co? Tamten też śmierdzi, ale on śpi teraz. Noż... czemu nie mogę cię kliknąć? Masz telefon. Masz. Dzwoń po tą pokojówkę. O, rany. Gdzie ta pokojówka jest? Dobra. Aha, nie, w ogóle... nie wpisałam nam... pieniędzy za dzieci, ale to sobie nie zrobię może. Bo jak tak i przeprowadzam, to w ogóle już zapomniałam o wszystkim i taka robota. Zostaw. Dobra, tutaj jest czysto. Możesz się uspokoić. On już stał? On jeszcze śpi, to po co go ruszasz? Pokaż, no śpi. Chyba. Czy już się budzi? Śpisz? Czy nie śpisz? Wiesz co, przestań marudzić, chodzi tutaj, kończ ten obraz, bo kazała mi malować obraz Daniela. Chciałam mieć wszystkie zdjęcia naszych dzieci przed wyjazdem na studia. W ogóle gdzie to jest niżej. Tak, mamy Berenikę, mamy Cypriana, tak?
To jest Cyprian, tak. Cyprian, tylko on tutaj ma teraz inną fryzurę, wiecie, włosy mu rosły i tak dalej, nie? I najlepsze jest to, że obydwoje, jak ich malowałam wtedy, mieli na twarzy pryszcze. Zobaczcie. Tu, tu. Także tak. Jedyny Daniel nie ma chyba teraz pryszczy. W ogóle co on robi na mąż? No, a tu jest mały Adrian. Nasz student. Niestety jemu nie zdążyłam zrobić tego zdjęcia, więc może jeszcze go ściągnę ze studiów i wtedy go namalujemy. Trzeba go kiedyś zaprosić. Boże, syf, ale... Boże, jaką mamy pokojówkę. Po prostu tak. Najlepiej. Czekajcie, niech ona wyjdzie. On. Zrobimy mu zdjęcie. Po prostu zaczepisty pan pokojówka. Tak z profilu mu zrobimy, bo wiecie, noż te kwiaty, żeby było widać w pełni jego zacną fryzurę. No, szalę jestem guziczkami, dobra, idźcie, idź ta. Dobra, ty sobie tam maluj, ja tutaj idę za dzieciakami, trzeba ich przepilnować. Czy lekcja, co ty chcesz? Stałą sympatię mieć, ale ty nie masz w ogóle na horyzoncie żadnej dziewczyny, która by cię chciała, wiesz, to jest niczego sobie. Karolciak kanał, ale... Czy ona jest nastolatką? W ogóle ona jest z wakacji, więc... Dobra, podrażę tę lekcję, póki masz dobry nastrój. Ty gdzie już lecisz? No, bo tobie trochę zabawy brakuje, ale nie radio, tylko nie wiem. Co ty możesz porobić? Weź pooglądaj sobie telewizję. I Danielu? Tak, ten już do kompa. Odrób lekcję, póki macie dobrą zabawę, to... Miejcie to z głowy. Tak, a tobie z kogo ja mam wytrzasnąć? Pokaż, czy znasz takie dziewczyny? Janowiata, Małgorzata, Stefcia. Nie wiem, czy ta Stefcia jest nastolatką. Nie mam pojęcia. O, i jest nasza Beata. Widzicie, ona niby jest w kontaktach, niby żyje, ale no nie ma jej. No, po prostu w żaden sposób. Nie mogę jej odzyskać. Próbowałam wszystkiego, naprawdę. Co ja już nie robiłam, żeby ją odzyskać, po prostu. No ale już koniec tematu, Beaty. No i nie wiem, co mam z tym zrobić. Spróbujemy do kogoś zadzwonić. Może ktoś przyjdzie, może nie, zobaczymy. A wiesz, że dziecko ci płacze? Czemu ten obraz tak dziwnie wygląda, ma takie paski. On tak będzie wyglądał cały czas? Czy mi to zniknie, jak ona skończy, bo się zaczynam niepokoić. Trzeba iść do dziecka. Ty możesz iść, bo ty jesteś wolny. Zobaczcie, on wybaczy. Zmień pieluchy Horacemu. No. A ty się dobrze masz, tylko ty byś chciał coś zjeść. A o, ty już dzwonisz, dobra. To tak. Ją miałeś za przyjaciółkę, ale nagle już nie jest twoją przyjaciółką. To jest dziewczyna. Znaczy, nie dziewczyna, tylko nastolatka. I to jest nastolatka. Dobra, weźmy tą blondynkę i porozmawiaj z nią. Na razie. Spróbujemy mu tutaj coś zdziałać. Wszyscy na pewno nie będę wszystkim szukać partnerów. Bo nie ma na to tyle czasu i w ogóle, ale na razie możemy sobie pozwolić. Bo ci, co mają poszukiwanie przyjemności i tak dalej, to wiecie, oni mają to w pragnieniach, więc... I jak twoje relacje? No. Czemu masz minus 8 latem? To był taki sam... Taki sobie tydzień mówisz. No ja widzę, tyś taki... Wręcz jesteś... załamany swoim życiem. Dlatego cię proszę. Pokojówka posprząta mi talerze. Czemu pokojówki nigdy nie sprzątają mi talerzy w moim domu? Wszystko ci posprzątają, ale nie talerze. Dlaczego? Nie mogę tego pojąć. Przydałoby się mleko mądrości, ale no nie mam komu dać, żeby zrobił, bo wszyscy są. Weź to już do końca. Weź braciszka drugiego. I daj mu jeść. Tutaj troszkę wykorzystamy nasze dzieci. Bo chciałabym, żeby ona skończyła ten obraz jednak. I mam nadzieję, że na pewno nie będzie tak on wyglądał. Tak, gerwazy żakiet. Jak zwykle ponad czasem.
A tu dopiero 16 u nich. Masakra. Nigdy nie ogarnię tej rodziny na czas. I jeszcze nasz pies. Zapomniałam o nim. Sipo mi się w tej brudni jest jak zwykle. Czemu ty już siedzisz w tym kąpie? Czy ty nie miałeś dzwonić do tej laski? 3 razy jeszcze, albo 4 nawet. Dzwoń do niej ile wlezie. Bo tak jak gadasz z kimś na żywo, to nikt z tobą nie chce. Daniel, żeś stanął. Przesuń się. No nie ma jej teraz w domu, świetnie. Gdzie się włóczy? To dawaj tą rudą. Ta pewnie nie będzie miała telefonu. Super, gdzie te wszystkie dziewczyny się włóczą? No ja tu nie widzę takiej typowej nastolatki. Albo nie mogę rozpoznać. No ta jest fajna, ale... No nie chcę jej zapraszać na 3 dni. Aż. Dasz mu tą butelkę? Nareszcie. Dobra, Horacy jest szczęśliwy i zadowolony z życia. Świetnie. Tak, synowie pomagają. Włóż go do końca. Idź oglądaj telewizję. Dziecię moje, czy ty podniosłeś tą rozrywkę? A tu patent dla zabaw ci nic nie daje. Na telewizor. Albo czekaj, ty tutaj masz w ogóle takie pragnienia. Ty chcesz skakać na skakance. Nie ma łap motyle. Jest tylko łap owady. I rzucać piłką. No dobra. Poskacz sobie. No ona? Masz dobrze relacje, więc... Czemu to wielko nie zajęte? To nie zajęło wielko. To jest twoje? To jest Daniela? I to jest naszego małego Franka. Więc... Erik nie zajął biurka. Masakra z nimi wszystkimi. Kończy ten obraz. Cały dzień tu siedzisz. Logan wrócił z roboty. O. Boże, przyprowadzę jakieś lafiryndy z pracy. W ogóle ona nie pracuje przecież u mnie. Znaczy u Beaty, ja nie wiem skąd ją wyczasną. Weź prysznic i się zajmiesz dzieckiem. Popatrz, akurat trzeba go zrobić korzystanie z toalety. Czy on najadł się? Najadł się, dobra. Nie zdąży go nauczyć przed jego urodzinami, bo on chyba jutro ma urodziny. I nie zdąży się nauczyć, no. Cieszę się, że tego nie robisz, naprawdę. Telewizor. Oj, oj. Już jutro ma urodziny, Horacy! Dobry ma urodziny już jutro, to jutro Horacy i Gabriel ma urodziny! Nareszcie na to, że ten cały obraz pokaż. No i patrzcie, czemu ten obraz ma takie paski? Halo. O, to tylko tutaj, bo chyba ta sztaruga, wiecie co, ona jest ustawiona na kodzie. I chyba dlatego. Stawmy sobie tutaj. Rama, jasne drewno. I poprawmy może tą sztalugę. Była za bardzo dociśnięta do tego okna. Pewnie dlatego tak to było. Dobra, Natoszka, idziesz pod prysznic, no dobra, należy ci się. Ty jeszcze tu siedzisz? Czemu dziecko leży na podłodze? Ja już nie mam słów do nich, naprawdę. Szkoda, że nie można tych wszystkich dzieci poddawać do internatu. Ja bym tylko adaptowała, wychowywała do tego momentu, aż stają się dziećmi i rzucała do internatu, tak. A Cyprian ile ma jeszcze mniej? 7, no to jeszcze trochę z nami go będzie. Tak myślę. Patrzcie, jak w ogóle ta zabawa wolno rośnie. Co on ma robić, żeby się cieszyć z życia? To ja już nie wiem. Będzie się chciał uczyć, bo on jest zmęczony już na pewno. Mhm. Opowiedzieli. Pytam.
O, uczy się, wow. Szok i niedowierzenie. Puszcz tego biednego Horacego potem do końca. Cieszę się, Natasza, że się dobrze bawisz. Weź się skorzystaj i podaj obiad. I zobaczymy, czy posprzątał talerze. Posprzątał? Wow. Wow, wow, wow. Nasz pies jest brudny. Ale kto by się przyjmował? Podaj, nie wiem, indyka. Dziecko już jest ciemno, koniec zabawy. Proszę odrobić lekcję. Eryk. Do lekcji. Dosyć tej zabawy. Ty odróżnij nocy. O, mały się cieszy, bo... Mały się cieszy, bo się nauczył z oczyniczka korzystać. Tak. Chociaż tyle dobrze. Może się uda na urodziny jutro jego... zachować tam platynę. No, on już jest zmęczony, więc go wsadzimy do końca. Nie masz sensu zrobić? Weź się wykąp. Bądź brudny. No tak, on się bawi, to już go nie weźmie. Bo to dziecko decyduje o tym, co robi w danym momencie, prawda? Ty nie masz nic do powiedzenia. Ruszaj się, Wolfgang, coś tak stanął jak wryty. Matko bosko. Podajesz ten obiad? Podajesz. Podajesz lekcję? Podajesz. Super. Ty też, super. Ty weź sobie siwą. Czy coś? Kibelu. Gdzie są te łazienki? No przynajmniej w tym domu mamy sporo łazienek, więc dajemy radę. Mamy raz zabijać. Jeżeli chcesz nie głodni spać. Bo rano nie macie czasu jednak zjeść śniadania, więc chyba lepiej, żeby na noc jedli. Jeszcze jak ich Wolfgang odwoził do pracy, do szkoły, to jakoś dawali radę. Kto tam był głodny? Wszyscy są głodni. O, ty już czekasz na jedzenie. Weź ta się tutaj wtrążyła na kolację. Nikt jej tu nie zaprasza, ale nie wiem. Wszyscy głodni. Chodźcie jeść. Biedni moi. Ty już tam będziesz jadł też. Dała ci mama? Dała ci mama, no. Myślałam, że nie da. I co, Natasza, dla ciebie nic jest. Oczywiście. Tu jeszcze jest chowana, chociaż nie jestem pewna. Ale chyba komuś zajęłaś miejsce. Nie, no dobrze, ty tutaj jesz. Ty tutaj? No i komuś zabrakło. No, Wolfgang nie jest dumny, dobra. Okej. Okay. Tutaj. Dobra, wszystko jest ustalone. No i co? Do wyra, do wyra. Ty tutaj chyba miałeś łóżko? Ty miałeś tu? Tak, mamy pokój dla dziewczynek, których nigdy mieć nie będziemy, ale pokój jest, tak. W razie czego to wiecie. Dobra. Wolfgang, co ty robisz? Aha, dziecko śmierdzi, ale uważasz, że trzeba je nakarmić, zamiast je przewinąć. No jest to pewna specyficzna logika, nie powiem. Brak mi słów, Wolfgang, brak mi słów. Przyspieszmy to, bo już kurczę, za długo ten odcinek trwa. Nie wiem, myślę, żeby gdzieś z nimi wyjechać albo coś porobić. Nie wiem już sama, jak podrosną maluchy. Bo na razie nie adoptujemy kolejnych, więc... tak sobie myślę, że może weźmiemy rodzinkę i może zaprosimy też Adriana i Berenikę z nami, jeśli się będzie dało. Chodź się, chodź też, ty się odprężałeś.
A jak tam w ogóle nasze drzewko genealogiczne? Wow. No okej. Okay. Osiem dzieci mamy. Osiem. Ale patrzcie, że... nie wszystkie są Wolfganga. Tylko ta trójka jest Wolfganga, bo... Nie wiem. Nie da się adoptować poprzednich dzieci tak słabo. Ci są Unia. A tutaj Rej. Także... Jest pewna nieścisłość. No ale cóż. Dobra. Kładź się Natasza. Spędź trochę czasu z mężem. Co ja ci dam? Barabara? Dobra. Mi się kliknęło, ale okej. Okay. Chciałam jeszcze, żeby... Tam zostaje, no nie. Nie widzimy, nikt tam nie stał. Idziemy spać. Dobra. A ja, moi drodzy, zakończę ten odcinek. To już najwyższa pora. Mam nadzieję, że wam się podobało. Także... Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!